Przez okienko Pankracego świat jest psiejski, czarodziejski. Przez okienko Pankracego do was się uśmiecham dziś. Więc zapraszam na spotkanie i na wspólne oglądanie ze mną, czyli z psem Pankracym, z czarodziejskim psem. W amatorskiej orkiestrze w dni powszednie i święta przez trzy takty trąbiła trąba pana Rejenta. Trąba pana Rejenta, dni powszednie święta, patrzcie jak ogromna, patrzcie jak amadenta. I z bezbrzeżną tęsknotą trąba grała tratata i nic więcej, tylko to i myślała. Trzy takty to stanowczo za mało, słuchać mego trąbienia całe miasto by chciało. Jestem zdolna, mam talent, gram wspaniale i czysto. Krawa na nie takt, że gram tylko trzy takty. Ja bym mogła w operze grać przez wszystkie trzy akty. Jestem wielką artystką, chcę grać solo, nie w tłumie. Chcę się wybić, zabłysnąć i pokazać, co umiem. I pokazać, pokazać, co umiem. Zaraz zagrają pierwszą nutę. Szybce, orędy, co się dzieje? Trąba huknęła jak armata. Trąba zagłusza dźwięki, skrzy pias. Trąba zagrała, ta 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 ta. Trąba huknęła, niby armata. Dyrygent krzyczy, wstąpił w nią szatan! Począł altówki i wiolonczele, bo zagłuszyły je decybele! Powiedziam szczerze,
białe klawisze, na wróżną trąbę prosi o ciszę. Bęben ze skóry wyskoczy jeszcze okropny zamęt w całej orkiestrze. Rożki i flety, biedny dyrygent krzyczy orety! Nie broń tak mocno, trąbo natęta, bo zbuchniesz luty i dyrygenta! Już pan dyrygent w powietrzu lata, a trąba trąbi, siostra ta, lata publiczność, latają krzesła, a ona ryczy i nie chce przestać. Pomoc milicji jest tu konieczna, z trąby powstała trąba powietrzna. Trąba powietrza, okropnie groźna i niebezpieczna. Zdaje się, że tej trąbie koncert nie bardzo się udał. Bo ona nie umie śpiewać tak ładnie jak my. To może my urządzimy koncert? Tak, mam pomysł. Dzisiaj śpiewające okienko. Ja pierwszy. Sam? Najpierw ja, później pan. Zobaczymy, który z nas ładniej śpiewa. A, chcesz zrobić zawody w śpiewaniu? Festiwal piosenek w okienku. Zaraz biegnę na scenę. No poczekaj. Najpierw trzeba ustalić kolejność występów. Zrobimy losowanie. Dobrze. Zabawimy się w wyliczankę. Na kogo wypadnie, ten koncertuje pierwszy. Uwaga, zaczynam. Raz pan Kracy gonił kota. Kot zamiałczał mu za płota, kot wykonał skok na drzewo, a pan Kracy odszedł w lewo. W lewo. Aha, zaczynam. Ja jednak jestem pierwszy. Proszę bardzo. Panowie i panie, pies pan Kracy wykona pieśń. Co to ma być za pieśń? Pies zawsze z panem. Panowie i panie, pies pan Kracy wykona pieśń. Pies zawsze ze mną. Pies pan Kracy! O pan Kracym to piosenka. O pan Kracym, mądrym psie. Który umie słuchać pana, który umie słuchać pana, umie słuchać, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt nie zastąpi psu jego pana, nikt nie zastąpi panu psa.
Pies zawsze z panem, pies zawsze z panem, gdy pies swojego pana ma. O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym dobrym psie, który śmieje się do pana, który śmieje się do pana, lubi śmiać się, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt nie zastąpi psu jego pana, nikt nie zastąpi panu psa. Pies zawsze z panem, pies zawsze z panem, gdy pies swojego pana ma. O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym wiernym psie, który nie opuści pana, który nie opuści pana, zawsze z panem, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez kapelusza. Nikt nie zastąpi psu jego pana, nikt nie zastąpi panu psa. Pies zawsze z panem, pies zawsze z panem, gdy pies swojego pana ma. Brawo! Artysta pan Kracy wykonał pieśń Pies zawsze ze mną. A teraz pan... Ale panie i panowie, mój pan Tadeusz zaśpiewa. Nie wiem właśnie, co zaśpiewa. Piosenkę o tym, jak rozmawiać trzeba z psem. A no tak. Artysta pan Tadeusz zaśpiewa o tym, jak rozmawiać trzeba ze mną. Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem, bo poznałem język psi, gdy mieszkałem w pewnej wsi. A więc wołam do mnie psie i już pies odzywa się. Potem wołam hop, sasa, i już mam przy sobie psa. A gdy powiem cicho leż, leżę ja i pies mój też. Kiedy dłoń wyciągam doń, grzecznie liżę moją dłoń i zabawnie szczerzy kły, choć nie bywa nigdy zły. Gdy psu kość dam, pies ją zsie, bo to są zwyczaje psie. A gdy pisałem wierszyk ten, pies u nóg mych zapadł w sen. Potem wstał, wyprężył grzbiet, żebym z nim na spacer szedł. Szliśmy razem ja i on, pies przestraszył stado wron. On ujada, a ja nie, pies i tak rozumie mnie. Pies rozumie, bo ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem. Brawo, brawo, brawo. Zdaje się, że mnie w ogóle nie było widać. Nic nie szkodzi. Nie szkodzi, ale to niesprawiedliwie. No to teraz obaj zaśpiewamy w sposób niewidzialny i będzie zupełnie sprawiedliwie. A kto zapowiada występ? Razem. A tylko co będziemy śpiewali? Łapy, łapy, cztery łapy. Dwaj artyści odśpiewają pieśń o czterech łapach. Łapach.
poprzez miedzę, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie. Cztery łapy psa unoszą w świat. Łapy, łapy, cztery łapy. A na łapach pies kudłaty. Kto dogoni psa, kto dogoni psa? Może ty, może ty, może jednak ja. Kiedy biegnie z rozwichrzoną psią czupryną, nos przy ziemi jak tropiciel nisko niesie. O odwadze przypomina groźną miną i ogonem w cztery strony świata macha. Poprzez miedzę, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie. Cztery łapy psa unoszą w świat. Łapy, łapy, cztery łapy. A na łapach pies kudłaty. Kto dogoni psa, kto dogoni psa? Może ty, może ty, może jednak ja. Świat otwiera przed nim swoje tajemnice, jak szkatułkę pełną skarbów czarodziejskich. W blasku słońca opowiada swe przygody i zaprasza na wędrówkę gdzieś nieznane. Poprzez miedzę, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie. Cztery łapy psa unoszą w świat. Łapy, łapy, cztery łapy. A na łapach pies kudłaty. Kto dogoni psa, kto dogoni psa? Może ty, może ty, może jednak ja. Po wyprawie głowa pełna nowych wrażeń, przed oczami świat w stu barwach malowany, w uszach szumi jeszcze las ogniem lata i namawia na kolejne wędrowanie. Poprzez miedzę, poprzez łąki, poprzez leśne ścieżki wąskie. Cztery łapy psa unoszą świat. Łapy, łapy, cztery łapy. A na łapach pies kudłaty. Kto dogoni psa, kto dogoni psa? Może ty, może ty, może jednak ja. No i co myślisz o naszym śpiewaniu? Myślę, że pan był prawie wspaniały. Tylko prawie? Aż prawie. Myślę, że to nie jest taki wielki komplement. Ogromny. To już lepiej nic nie mów. Widzę, że sobie żartujesz z naszego wspólnego śpiewania. Wcale nie żartowałem. Pana śpiew to nie żart, tylko coś prawie wspaniałego. Przecież tak właśnie powiedziałem. Ale dzisiaj nie mówienie, tylko śpiewanie. Z rysunkami przedszkolaków. I ze słońcem pod rękę. Ze słońcem pod rękę, z uśmiechem na buzi, przez park wędrujemy i mali i duzi. Niedzielny spacerek, niedzielna wycieczka, rodzinna wyprawa przed nami. Wyprawy już się dzisiaj szykujemy.
tatą plan robimy w tajemnicy. Potem mamę zapraszamy, nasze plany ogłaszamy i ruszamy wszyscy razem, nawet z przem. Ze słońcem pod rękę, z uśmiechem na buzi, przez park wędrujemy i mali i duzi. Niedzielny spacerek, niedzielna wycieczka, rodzinna wyprawa przed nami. Tyle miejsc ciekawych czeka. Z mamą, z tatą, z dziadkiem oraz babcią wszyscy razem wyruszamy. Oczy na świat otwieramy, odkrywamy, odwiedzamy, nawet sen. Ze słońcem pod rękę, z uśmiechem na buzi, przez park wędrujemy i mali i duzi. Niedzielny spacerek, niedzielna wycieczka, rodzinna wyprawa przed nami. O spacerze będzie milej przy obiedzie. Sto rodzinny zbierze wszystkich razem. Opowiemy swe wrażenia, odsłonimy też marzenia i za tydzień znów pójdziemy, nawet z psem. Ze słońcem pod rękę, z uśmiechem na buzi, przez park wędrujemy i mali i duzi. Niedzielny spacerek, niedzielna wycieczka, rodzinna wyprawa przed nami. Koniec naszego wspólnego śpiewania na dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję. Już okienko się zamyka, czas na spacer wybiec psi. Znów niedługo się spotkamy, ja i ty, ja i ty. Znowu sobie pogwarzymy, znowu sobie pomarzymy, ja i ty, ja i ty.